Annuncio vobis gaudium magnum Habemus <laughs> papam Profetyczny charakter przysięgi małżeńskiej. Katecheza św. Jana Pawła II, wygłoszona 19 stycznia 1983 roku. Teksty proroków są ogromnie doniosłe dla zrozumienia małżeństwa jako przemierza osób, w szczególności zaś dla zrozumienia owego sakramentalnego przemierza mężczyzny i kobiety w wymiarze znaku. Mowa ciała wchodzi, jak już stwierdziliśmy uprzednio. W integralną strukturę znaku sakramentalnego, którego podmiotem właściwym jest człowiek, mężczyzna i kobieta. Słowa przysięgi małżeńskiej ustanawiają ten znak, gdyż znajduje w nich wyraz oblubieńcze znaczenie ciała w jego męskości i kobiecości. To przede wszystkim znaczą słowa: Biorę ciebie za żonę, za męża. Co więcej, w słowach tych zostaje potwierdzona zasadnicza prawda mowy ciała. Zostaje też wykluczona zasadnicza nieprawda fałsz mowy ciała. Ciało bowiem mówi prawdę miłością, wiernością i uczciwością małżeńską. Tak jak nieprawdę, czyli fałsz, wyraża tym wszystkim, co jest zaprzeczeniem miłości, wierności i uczciwości małżeńskiej. Można więc powiedzieć, że w chwili wypowiadania słów przesięgi małżeńskiej. Nowożeńcy stają na gruncie tego samego profetyzmu ciała, którego wyrazicielami byli prorocy. Mowa ciała wypowiedziana ustami szafarzy małżeństwa jako sakramentu kościoła ustanawia ten sam widzialny znak przymierza i łaski, który sięgając swym początkiem tajemnicy stworzenia odżywia się nieustannie mocą odkupienia ciała, ofiarowanego przez Chrystusa kościołowi. W tekstach prorockich ciało ludzkie mówi mową, której ono samo nie jest autorem. Autorem jest człowiek, który jako mężczyzna i kobieta, oblubieniec i oblubienica, odczytuje prawidłowo sens tej mowy. Odczytuje więc owo oblubieńcze znaczenie ciała jako integralnie wpisane w całą strukturę męskości lub kobiecości, osobowego podmiotu. Takie prawidłowe odczytanie, Odczytanie w prawdzie jest nieodzownym warunkiem ogłoszenia tej prawdy, czyli zarazem ustanowienia widzialnego znaku małżeństwa jako sakramentu. Tę to właśnie odczytaną w prawdzie mowę ciała nowożeńcy ogłaszają jako treść i zasadę swojego nowego życia w Chrystusie i Kościele. Na gruncie profetyzmu ciała, szafarze sakramentu małżeństwa dokonują aktu o charakterze profetycznym. Potwierdzają przez to swoje uczestnictwo w prorockim posłannictwie Kościoła, przejęte od Chrystusa. Profeta, prorok, to ten, kto wypowiada ludzkimi słowami prawdę pochodzącą od Boga, kto tę prawdę wypowiada w zastępstwie Boga, w jego imieniu poniekąd mocą jego autorytetu. To wszystko odnosi się do nowożeńców, którzy, jako szafarze sakramentu małżeństwa, słowami przysięgi małżeńskiej, Ustanawiają widzialny znak, ogłaszając odczytaną w prawdzie mowę ciała jako treść i zasadę swojego nowego życia w Chrystusie i Kościele. Owo profetyczne ogłoszenie ma charakter złożony przysięga małżeńska tylko pośrednio jest podaniem do wiadomości faktu, że odtąd oboje będą wobec Kościoła i społeczeństwa mężem i żoną. Takie podanie do wiadomości. Rozumiemy jako ogłoszenie w zwyczajnym tego słowa znaczeniu. Jednakże przysięga małżeńska nade wszystko ma charakter wzajemnego wyznania nowożeńców, wypowiedzianego wobec Boga. Wystarczy zatrzymać się z uwagą nad jej tekstem, aby nabrać przekonania, że owo profetyczne ogłoszenie odczytanej w prawdzie mowy ciała jest bezpośrednio i wprost skierowane od ja do ty, od mężczyzny do kobiety i od niej do niego. Centralne miejsce w przysiędze małżeńskiej zajmują słowa wskazujące na osobowy podmiot zaimki ja i ciebie. Odczytana wprawdzie swego oblubieńczego znaczenia mowa ciała konstytuuje poprzez słowa nowożeńców komunijne zjednoczenie osób. Jeśli przysięga małżeńska ma charakter profetyczny, jeśli jest ogłoszeniem prawdy pochodzącej od Boga, wypowiedzeniem jej poniekąd w imieniu Boga. To dokonuje się to nade wszystko w wymiarze międzyosobowej komunii, a tylko pośrednio wobec innych i dla innych. U podłoża słów, jakie wypowiadają szafarze sakramentu małżeństwa, znajduje się odwieczna mowa ciała, którą zapoczątkował Bóg stwarzając człowieka mężczyzną i kobietą, mowa, którą odnowił Chrystus. Ta odwieczna mowa ciała niesie w sobie całe bogactwo i głębie tajemnicy. Naprzód stworzenia, z kolei odkupienia. Oblubieńcy, ustanawiając widzialny znak małżeństwa słowami swej małżeńskiej przysięgi, wyrażają w niej mowę ciała w jedności z całą głębią tajemnicy stworzenia i odkupienia. Liturgia sakramentu małżeństwa tworzy dlatego bogaty kontekst. Odczytując w ten sposób mowę ciała, zawierają w słowach przysięgi małżeńskiej. Nie tylko podmiotową pełnię wyznania, nieodzowną do ustanowienia znaku właściwego dla tego sakramentu, ale trafiają niejako do samych źródeł, z których ów znak za każdym razem czerpie swą prorocką wymowę i swą moc sakramentalną. Nie wolno zapominać, że mowa ciała zanim zostanie wypowiedziana ustami oblubieńców, szafarzy małżeństwa jako sakramentu Kościoła, została wypowiedziana słowem Boga żywego. Poczynając od Księgi Rodzaju, poprzez proroków Starego Przymierza, aż po autora listu do Efezjan. Posługujemy się tutaj wielokrotnie wyrażeniem mowa ciała, nawiązując do tekstów prorockich. W tekstach tych ciało ludzkie mówi mową, której ono samo nie jest autorem we właściwym tego słowa znaczeniu. Autorem jest człowiek mężczyzna i kobieta który odczytuje prawdziwy sens mowy. Wydobywając najaw, oblubieńcze znaczenie ciała jako integralnie wpisane w samą strukturę męskości lub kobiecości osobowego podmiotu. Takie odczytanie wprawdzie mowy ciała już samo z siebie nadaje charakter profetyczny słowom przysięgi małżeńskiej, przez które mężczyzna i kobieta ustanawiają widzialny znak małżeństwa jako sakramentu Kościoła. Jednakże słowa te zawierają w sobie coś więcej aniżeli tylko samo odczytanie w prawdzie owej mowy, jaką przemawia kobiecość i męskość nowożeńców w ich wzajemnym odniesieniu. Biorę ciebie za żonę, za męża. W słowach przysięgi małżeńskiej zawiera się postanowienie, decyzja i wybór. Oboje decydują się na to, że będą postępować zgodnie z odczytaną w prawdzie mową ciała. Jeśli człowiek, mężczyzna oraz kobieta, jest autorem tej mowy, to przede wszystkim o tyle, o ile swemu postępowaniu, swym działaniom chce nadawać i nadaje znaczenie zgodne z odczytaną w prawdzie wymową męskości i kobiecości w ich wzajemnym odniesieniu małżeńskim. Człowiek w tej dziedzinie jest sprawcą działań, które mają same z siebie określone znaczenie. Jest przeto sprawcą działań, a zarazem autorem znaczeń. Suma tych znaczeń składa się poniekąd na całokształt mowy ciała, którą decydują się rozmawiać ze sobą oblubieńcy, jako szafarze sakramentu małżeństwa. Znak, który ustanawiają poprzez słowa przysięgi małżeńskiej, nie jest znakiem doraźnym i przejściowym, jest znakiem trwałym i perspektywicznym, aż do śmierci. W tej perspektywie mają wypełnić ów znak wieloraką treścią wspólnoty małżeńskiej i rodzinnej komunii osób, wśród tego również tą treścią, jaka wyrasta z odczytywanej stale w prawdzie mowy ciała. W taki sposób prawda, istotna dla znaku, pozostanie organicznie związana z etosem małżeńskiego postępowania. W tę prawdę znaku, a także w etos małżeńskiego postępowania, włącza się perspektywicznie rodzicielskie znaczenie ciała a więc ojcostwo i macierzyństwo jak o tym była już mowa uprzednio. Na pytanie: Czy chcecie przyjąć i po chrześcijańsku wychować potomstwo, którym Bóg Was obdarzy? Mężczyzna i kobieta odpowiadają: chcemy. Dalsze zgłębienie tego tematu odkładamy do następnych spotkań. Patelności, jeżeli, sankcię to, a dwiniat w reniu i jak wolontasz Sicuro sì, in cielo ed in terra, ma nel nostro quotidiano ci danno bisogno e dimitte nobis, nobis la vita nostra, sicuro sì, i nostri vittimi, i vittori per i nostri, e tre rossi induca in tentazione.